22 osoby, wspaniały, bardzo sprytny. I tu musimy zrobić miejsce, moi drodzy, dlatego że oni będą wjeżdżać tutaj pod scenę. Tutaj pod scenę będą wjeżdżali, więc tu proszę zrobić miejsce. Tu już można się ustawić, żeby ustawmy taki tunel. Przyjedźmy tymi rowerami, panowie, tu, żeby ten tunel właśnie taki utworzyć, że oni mogli tu się zatrzymać. Tu można stanąć spokojnie, żeby tu przyjechali. O właśnie, stańcie tu, panowie. I tu pan policjant, ja pokażę, że kierujemy tutaj. Pan policjant kieruje tutaj, no, i za nimi jedzie. Nasi rowerzyści, słuchajcie, no. Bogdan Kałucki, prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej. Chcielibyśmy w kilku słowach opowiedzieć o pomyśle, o idei, o początkach tego krynickiego rajdu rowerowego. Pomysł powstał około 5 lat temu podczas naszej wizyty w Krynicy Morskiej. Tam powstał pomysł przejazdu przez całą Polskę. W związku z tym, że postanowiliśmy, że to będzie impreza cykliczna, zaczęliśmy planować tą trasę. Kolega Daniel, który w późniejszym terminie opowie troszeczkę bardziej szczegóły tych trasy, zaplanował to w ten sposób, że dzielimy Polskę na plastry. Pojechaliśmy najpierw stroną wschodnią, następnie bliżej centrum. W zeszłym roku jechaliśmy centralną Polską, teraz jak najbliżej granicy zachodniej. Planujemy jeszcze zrobić kolejne edycje. Przy piątej edycji planujemy jak najwięcej przejechać wzdłuż wybrzeża, ale to może szczegóły będziemy, jak odpoczniemy. Oddam może teraz głos koledze, który opowie całkowicie szczegóły i logistykę związaną z tym dosyć trudnym przedsięwzięciem. Daniel Lisa, Krynicka Organizacja Turystyczna. Czwarty krynicki rajd rowerowy rozpoczął się 30 maja w Krynicy Morskiej na nowo otwartej ścieżce rowerowej. Trasa biegła wzdłuż morza przez obóz Sztutowo, następnie przez Bory Tucholskie do Bydgoszczy, gdzie byliśmy w Muzeum Brudu. Następnie jechaliśmy do Gniezna, do Poznania, Milicz, Wrocław, Opole, Wadowice, Limanowa i po 11 dniach, po przejechaniu 1181 km zameldowaliśmy się o godzinie 15, 9 czerwca na krynickim deptaku. Była to czwarta edycja. Już w planach jest zarys piątej edycji, która będzie biegła wzdłuż polskiego Bałtyku poprzez wszystkie latarnie morskie, następnie wzdłuż koryta rzeki Odry do Wrocławia, a później przetransportujemy się do Tarnowa, z tego względu, że tą trasę z Wrocławia w nasze rejony mamy już zrobioną, i ostatni dzień zakończymy z Tarnowa na krynicki deptak, i to są plany na przyszłoroczny rajd, już piątą edycję. Bardzo zachęcamy do śledzenia naszych poczynań. Myślę, że teraz na bieżąco jeszcze spłyną wszelkie zdjęcia, wszelkie relacje, wszelkie filmy z tego wydarzenia. To jest fantastyczne, że można zobaczyć Polskę z perspektywy roweru. Ona całkowicie wygląda inaczej niż z perspektywy samochodu, pociągu, innego środka lokomocji. Z tego roweru widać więcej, widać jak Polska jest piękna. I możemy promować tę nasze uzdrowisko, nasze miasto dzięki takim partnerom jak Kryniczanka, jak burmistrzowie naszych obydwu miast, jak starostwo sądeckie, i zachęcamy tych naszych partnerów na przyszłe lata do dalszej współpracy. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, dwa słowa. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że już po raz czwarty uzdrowisko Krynica Rzegiescu, producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka, mógł być sponsorem tego wyjątkowego wydarzenia. Czyli Kryniczanka rozlewa się od Bałtyku aż po Górszczyty. Także bardzo się cieszę, i jeżeli będzie chęć zawodników, to na pewno w kolejnych latach również Kryniczanka, która daje moc, Kryniczanka, która jest wodą od wieków, na pewno będzie sponsorem kolejnych tego typu wydarzeń, a myślę, że gromkie brawa na pewno zmotywują zawodników, żeby kolejne edycje miały miejsce. Dziękuję bardzo. No i teraz muszę podejść do zawodników, do tych wytrzymawców, bo ktoś z was pewnie ma przygotowaną mowę, nie, Bogdan?
Bogdan! Przedstaw się, kim jesteś, bo ci ludzie nie wiedzą. Bogdan! Witam serdecznie, Bogdan Kołucki, prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej. Mowy nie mam przygotowanej, nie było czasu. Wierzcie mi Państwo, tak trudno i ciężko, jak było w tym roku, to nie było jeszcze przez poprzednie 4 edycje, ale na pewno będę improwizował, będę chciał podziękować, bo od tego należy zacząć. Oczywiście dziękuję gospodarzom miast, pan burmistrzowi Piotrowi Rybie, jego zastępcy Pawłowi Maślance oraz panu burmistrzowi Krzysztofowi Spad, nieobecnemu, natomiast który nas bardzo mocno wspierał w tamtej Krynicy. Ogromne, ogromne podziękowania na pana prezesa. Panie prezesie, tutaj zwracam się z dużym ukłonem. Dumnie nosiliśmy tą nazwę Krynczankę, która jest równoznaczna z naszym przejazdem, czyli z Krynicy, miasta z Krynicy. Krynica jest jedna, miasta są dwa. Ta Krynczanka komponowała się doskonale do tego hasła. Dziękujemy jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo wspierało nas również, już idziemy do zdjęcia jeszcze, tak? Z tej strony to nie wiem, czy tak dobrze, ale... Bardzo istotny był ten napis, Krynczanka. Szanowni Państwo, Starostwo Sądeckie, kolejny nasz partner wieloletni, który nas również wspiera. Dzięki takim osobom, jak burmistrzowie tych miast, pan prezes i starostwo, możemy rozpowszechniać to miasto przez całą Polskę. To są podziękowania, które chcieliśmy złożyć, myślę, w imieniu wszystkich uczestników, tym oficjalnym osobom, które nas bardzo wspominają. Jest jeszcze wielu bohaterów tego rajdu. Są z nami dwie kobiety. Myślę, że należy od nich zacząć. Gosia i Marzenka. To już kolejna edycja, kiedy są razem z nami. Naprawdę to nie jest łatwe. My nie jesteśmy zawodowcami. My jesteśmy osobami, które się na potrzeby tego rajdu troszkę potrenują, troszkę pobiegają, troszkę pojeżdżą. W tym roku w maju nie dało się za bardzo potrenować, bo tu jeszcze śniegiem straszyło, więc kondycja w tym roku może nie była zbyt imponująca, ale daliśmy radę. Dojechaliśmy wszyscy bez kontuzji, nie licząc małych wywrotek, małe zadrapania, ale jesteśmy w komplecie. Dziewczyny, duży szacunek, jeszcze raz naprawdę duże, duże brawa. Wspiera nas też finansowo firma Gromy. Ona dba o nasze dobre samopoczucie. Myślę, że też duże brawa. Szanowni Państwo, od strony logistyki muszę przyznać, że całą robotę odwalił Daniel i Agnieszka. Agnieszka gdzieś też tutaj jest. Pokaż się, Agnieszko, tutaj. To jest osoba, która była dobrym duchem tutaj na miejscu. Łączyła nas elektronika. Czyli wszelkie przekazy, które wyszły do centrum, do Agnieszki, ona to rozpowszechniała. Daniel całą robotę odwalił logistyczną, związaną z noclegami, z przejazdami. Każdy z nas był zaopatrzony w mapy. Jak ktoś się zgubił, mógł sam trafić. Myślę, że to jest już doświadczenie tych paru edycji i możemy teraz śmiało dawać przykład innym. Dziękuję serdecznie Straży Pożarnej, która się tutaj pojawiła i szkoli naszych gości, naszych dzieciaki, które są tutaj na deptaku krynickim. Również policji, która nas asystowała i Straży Miejskiej. To wszystko, wszystko jest dla dobra tych dwóch miast, a szczególnie nam bliskiego Krynicy Zdroju. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, a najważniejsi bohaterowie stoją tu. Dziękuję, oddaję głos. Słuchajcie, 10 dni w trasie, ponad 1000 km, 11, o matko, ponad 1000 km. Na pewno były jakieś przygody, o których chcielibyście nam powiedzieć. Kto pierwszy? Daniel, kto? Panie, tak, bardzo proszę. Była wywrotka, szczęśliwie nic się nie stało. To nie przegolenie, nie. Ten rajd to ogromna przygoda, to sprawdzenie siebie, swoich możliwości. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Myślę, że przygoda dla nas wszystkich. To fantastyczne poznawanie Polski z perspektywy roweru.
co pozwala nam dostrzec wszystko to, co umyka, kiedy jeździmy samochodami. Warto się zatrzymać, warto wsiąść na rower, to naprawdę niesamowita przygoda. Dziękuję. Ja osobiście chyba miałam tylko pierwszą gumę na tym rajdzie, to jest mój i Marzenki trzeci rajd. No, także więcej na szczęście przygód nie było i bardzo dobrze. No tu, jeżeli chodzi o rajd, to bardzo mi się też podoba właśnie to hasło, które my tutaj przez całą Polskę nosimy na plecach ze sobą, że miasto są dwa, a Krynica jest jedna. Zwłaszcza w tych czasach pokazujemy, że potrafimy się łączyć i tutaj też panowie nas bardzo wspierają pod każdym względem, za co ja też osobiście wam dziękuję i organizatorom. Zanim oddam jeszcze mikrofon Danielowi, nie bez kozery trzymamy w ręce tą wodę. Dzięki tej wodzie przejechaliśmy przez to. Zostaliśmy zaopatrzeni w paletę tej wody, oprócz tego wodę słodkinkę i zuberek. To są wody, które uzupełniały minerały, które wypłukiwaliśmy poprzez te upały, które były na zewnątrz, towarzyszyły nam upały przez całą drogę. Więc w miarę, gdy została z naszego organizmu wypłukiwali, byśmy ją uzupełniali. To są naprawdę doskonałe wody. To nie jest kryptoreklama, to nie jest reklama. Po łyku tych upów wracaliśmy do sił. Także naprawdę polecam. Spróbujcie Państwo. Ja chciałbym podziękować wszystkim osobom na trasie, które się zaangażowały w to, abyśmy my mogli zobaczyć, jaka Polska nasza jest piękna. Wszystkim organizacjom turystycznym, wszystkim wolontariuszom, wszystkim społecznikom, pasjonatom, którzy pomogli nam pokazać tą Polskę, te muzea, które powstały przez ostatnie lata i naprawdę nie mamy czego się wstydzić. Ja podsumowując powiem tyle, że planowałem 1133 km. Oczywiście zapas jak zawsze nastąpił, ale niewielki w tym roku, ponieważ około 5%. Jak zajechaliśmy w tym momencie na deptak, licznik stanął na 1181 km, 11 dni, czyli średnia jest grubo powyżej 100 km. I muszę tutaj z tego miejsca podziękować uczestnikom za wytrwałość, za cierpliwość. No i oczywiście w przyszłym roku spotykamy się również na 5. Krynickim rajdzie rowerowym.